Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w Credit Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. Położony w spokojnej dzielnicy Mississaugi dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną rodzinną atmosferę, włącznie z domową polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Polonijny serwis informacyjny w Kanadzie pod adresem polishcanadians.ca zaprasza wszystkich użytkowników internetu na swoje strony. Służymy Polonii od 2003 roku. Wielka promocja hipoteczna w polskiej Credit Union. Każda nowa hipoteka bierze udział w losowaniu $1000 w gotówce. 7 nagród po $1000 do końca września. Twoje plany i marzenia w Credit Union do spełnienia. Zarząd Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej zaprasza na obchody 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości odbędą się w niedzielę 3 maja. O godzinie 11 w kościele świętego Stanisława Kostki przy Denison Avenue odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny. Po Eucharystii w Domu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przy 206 Beverly Street będzie można nabyć posiłek. O godzinie 14.15 przed budynkiem SPK uformowana zostanie kolumna, a potem nastąpi przemarsz pod siedzibę Parlamentu Ontaryjskiego przy Queen's Park, gdzie odbędą się oficjalne uroczystości i podniesienie na maszt polskiej flagi. Konsulat Generalny RP w Toronto zawiadamia, że od dnia dzisiejszego do 29 czerwca w Mississauga Central Library przy 301 Burnham Thorpe Road West czynna będzie wystawa Kanadyjscy lotnicy z pomocą powstańczej Warszawie, przygotowana przez Ambasadę Kanady w Polsce oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Uroczyste otwarcie ekspozycji odbędzie się w Noel Ryan Auditorium w czwartek 7 maja o godzinie 6 wieczorem. Po informacjach, których udzieli historyk Roman Baraniecki, wyświetlony zostanie film Jana Komasy Powstanie Warszawskie, w całości zrealizowany z archiwalnych materiałów dokumentalnych. Fundacja Polsko-Żydowskiego Dziedzictwa Kulturowego oraz Konsulat Generalny RP w Toronto zapraszają na projekcję filmu dokumentalnego reżysera Jari Wolińskiego Raise the Roof w czwartek 7 maja o godzinie 6 wieczorem w Bloor Hot Dog Cinema przy 506 Bloor Street West przy skrzyżowaniu z Butters Street. Film, wyświetlany w ramach trwającego do 10 maja festiwalu filmów o tematyce żydowskiej, przedstawia rekonstrukcję dachu zniszczonej w czasie wojny synagogi w miejscowości Gwoździec oraz jej zainstalowanie w otwartym niedawno Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Szczegóły dotyczące dat i miejsc seansu filmowych na festiwalu znajdą Państwo na podanej stronie internetowej. Federacja Polek w Kanadzie zaprasza na bankiet 18. Walnego Zjazdu oraz 15-lecia ogniwa nr 18 Federacji w Hamilton. W sobotę 16 maja o godzinie 19 w Domu Polskim przy 4 Solidarność Place w Hamilton. Rezerwacja biletów pod podanym numerem telefonu i adresem e-mailowym. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się, życzę Państwu udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia.